Książka ma tytuł Przejazdem przez życie. Jednym z leitmotivów tej książki są Państwa podróże, ale to są też podróże, na których spotykało się przyjaciół, gdzie rodziły się dzieci, gdzie rodziły się wnuki. Taka podróż, jaką jest życie. Zresztą taki jest sens tego tytułu. Sens tytułu Przejazdem przez życie nie ma oznaczać, że myśmy wiele podróżowali, czy jeździli. Czy... Raczej to, że traktuje sprawy pobieżnie. Wie pani, jak to jest z przejazdami. Jeżeli pani przejeżdża przez Kraków, to pani zobaczy Wawel, zobaczy pani Kościół Mariacki i jeszcze parę zabytków, ale nie pozna pani dokładnie miasta. I tutaj też właściwie ja to opisuję, na przykład opisuję realia PRL-u, dość pobieżnie, nie zagłębiam się w pewne rzeczy. Stąd ten tytuł Przejazdem przez życie. Zostawił pan Kraków, zostawił pan przeszłość, gdzie tworzył pan kulturę nowej Polski. W jakim wspomnieniu został panu ten Kraków? Czy to jest obraz, czy jakaś osoba, czy jakieś wspomnienie? No jest to przede wszystkim wspomnienie domu rodzinnego. Ja się wprawdzie nie urodziłem w Krakowie i myśmy się sprowadzili do Krakowa, kiedy ja miałem rok, ale spędziłem w Krakowie ponad 30 lat i to był właściwie mój dom rodzinny, prawda? Więc przede wszystkim patrzę na Kraków z tej perspektywy. Poza tym pierwsza praca, i to pierwszy ślub. Także, że jestem z tym miastem bardzo związany. Karol Wojtyła był domownikiem w państwa rodzinnym domu. Tak, mieszkał u nas ponad pół roku, mniej więcej pół roku, po śmierci swojego ojca. To były lata wojny, to był rok 41-42. Jak go pan pamięta z tamtych czasów? Czy ja wiem, to jest pytanie, które mi często ludzie zadają. Czy już wtedy widać było po nim, że to będzie wielki człowiek? Nie wydaje mi się, żeby było widać. Był taki jak wszyscy inni, normalny, może trochę poważniejszy, no ale od dwudziestolatka, któremu umarła i matka, i brat, i ojciec, trudno wymagać, żeby był rozbawiony, prawda? Zwłaszcza w ciężkich chwilach wojny. Także był poważny, ale równocześnie zajmował się przecież teatrem, grywał w teatrze takim tym konspiracyjnym. Także raczej zachowywał się normalnie. Dopiero po wyprowadzeniu się od nas dowiedzieliśmy się, że postanowił iść do seminarium, rozluźnił swoje kontakty z teatrem konspiracyjnym i poświęcił się Bogu.